16 listopada dziś. Dziś 16 listopada? Tak, sobota. W tym dniu urodziły się takie sławne osoby jak... Magda. Nie ja. Nie Magda. Nie ja. W każdym razie listopad, słoneczko świeci. Jest ciepło, jakieś 20 stopni w cieniu. Siedzimy w słońcu, więc dlatego w czapkach, bo nie siedzimy w cieniu, bo w słońcu jest trochę zimniej. Każdy takiego pana jak ja. A ja nie piłam. My nie, ale próbujemy. Zaczynając już tak na poważnie. Odcinek numer 1. Ta-da. Jacy są Amerykanie? Naprawdę próbujesz być poważna. Staram się. Amerykanie są tacy, że co drugi jest uczulony. Cięcie numer 177. Amerykanie są tacy, że wszyscy uczuleni są, nie wszyscy, co drugi. Uczulony jest na... Pinaty. Jak to się mówi? Orzeszki. Orzeszki. W ogóle. Ziemne, nieziemne, drzewne. Jakie tylko są, to są uczuleni. Skończył się różnie ziemne od drzewne. Wszystkie jedna drzewa chyba rosną. No włoskie też powinny być ziemne. Dlaczego włoskie jak rosną w Polsce? Miałaś się dołączyć. Jakoś nie mój temat. To co mam się dołączyć? No to w jakiej kwestii chcesz się wypowiedzieć? Orzeszki. Nie o orzeszkach. Orzeszka. Generalnie to jak jeżdżą, o. Nie masz, o Jezu, jak jeżdżą Amerykanie. To na jest drodze. W ogóle temat na 10 lat. To jest po prostu niesamowite, że migacze są w aucie, ale nikt nie wie, do czego służą. Migacze nie istnieją. Wiem, dlaczego migacze mają to kolor czerwony, bo to jest tak mało istotne. Czy się włączy, czy się nie włączy. A w Polsce jakie mają? Marańczowe. Ty byłaś kiedyś w tej Polsce? Czymś tam? Lata temu. Stara, ja już w Nowym Jorku siedzę. Kierowcy są do dupy i mam albo 16 lat, albo 80. To ci, którzy mają takie wypasione fury. Na przykład Mustangiem jedzie dziadek, który ma 80 lat. Ledwo chodzi, a jedzie. Dobry rocznik. Dobry rocznik dziadka czy Mustanga? Mustanga. No oczywiście, że Mustanga. Duży dziadek ma 80 lat. Mustangi też mają dobre roczniki tutaj. Też. Lepsze niż dziadki. No. Chociaż jakby wychać takiego dziadka z dobrym Mustangiem. No, tego w kapelusiku. Co tam ma dużo tych fajnych autek. Albo Mustangami jeżdżą nastolatki, które dostały auto na Sweet 16 i nie potrafią zaparkować. Na przykład, nie wiem, gdzie mówiłam o murzynie, który parkował. Przyjechał na 16 razy, a jak już widziałam, że z niego mam taką pompę, że... Nie, ale widziałam, jak ty parkujesz. Powiedzmy troszkę o sobie. No więc, Magda, zaczynaj. Nie, bo jak ja zacznę, to będzie długo. Mieszkałam w Stanach już od 20 lat. Dwóch miesięcy. Lat. Miesięcy. Dokładnie w Nowym Jorku. Lat. Właśnie znajduję właśnie znajdujemy się w Central Parku na Manhattanie. Patrzymy sobie na Long Island. Jest park. Jak ktoś nie był, to informujemy, że z Central Parku widoki na Long Island są wyśmienite. Już pomaga. To jest to jeziorko w Central Parku, jakby coś. Aha, jesteśmy w Stanach, tak, dla jasności. Chciałyśmy obie my we dwie, nie że tylko ja, ale my, że we dwie, nakręcić vloga. Stanach, a będzie ogólnie o Stanach i o fair. Tak, chciałabym nakręcić vloga na temat życia w Stanach. I po prostu chcemy sprostować parę wątków życia w tym kraju. Jak się mówi? Sprostować parę wątków? Nie wiem, no jesteśmy w Stanach, nie musisz mówić poprawnie po polsku. Chciałabym sprostować parę opinii, faktów i stereotypów. No, a na temat Ameryki i Amerykanów? Tak. To nie jest taki American Dream, jak się wszystkim wydaje. A i tak jest kolorowo. Fajne. Opowiedz, co się stało 9 listopada 2013 roku. Po tym, jak prawie zginęłyśmy? Opowiedz. Prawa, niech ludzie wiedzą. No więc, jedziemy sobie z Darią, na tripa. Po highwayu, grzecznie.
80 mil na godzinę. A tu nagle. A tu nagle. Blisko exitu na highwayu. Nie wiem, zjazd to się nazywa, tak? Po polsku. Zjazdu. Pan w ciężarówce. Wymiary ciężarówki, nie wiem. 18 wysokości. Taka krowa wielka, tak. Stwierdził, że jednak sobie nie zjedzie w zjazd i wróci z powrotem na pas. Ale zapomniał, że jego pas już się skończył. No więc się wjedzie prosto przed nas. Najpierw zamurował nas, a potem Magdzie się włączyła łacina przez najbliższe 2 minuty. To nie było śmieszne, Daria. Nie, to nie było śmieszne, to było straszne. Ja się żegnałam już z mamą. Po łacinie żegnałam się z mamą już. Generalnie tak jeżdżą, a jeszcze lepsze jest to, że nie można ich nawet zatrąbić, bo oni wszyscy jeżdżą w słuchawkach i oni są ponadto, tak jak Jake. Jake. Ale dla Jake'a to trzeba osobny rozdział. Jake jest ponadto, on zawsze jest ponadto. Tak jak kierowcy ciężarówek, którzy są ponadto. Tak. Mają swoje zasady. A ja co na drodze to jest jedna wielka gra, także mam zasady gry zupełnie inne niż reszta kierowców. Potrafię sobie napas strzelić. No. W połowie drogi. A jak jadą, tak bężukiem. No, muzyczka dobra leci i pan sobie wszysnął. A ja auto pilota włączył i jedzie. Nie jedzie. No. A najgorsze jest to, że kierowcy są tutaj niecierpliwi. Tutaj ostatnio ta historia, co ci mówiłam. Czekałam sobie na światło, na zielone światło. I w momencie, kiedy zielone się pojawiło, a ja zmieniałam nogę z pedału hamulca na pedał gazu, to jakiś facet za mną zatrąbił sobie. Cwaniaczek. Myślał, że w Mustangu siedzi do morza. I tak mnie wkurzył chłopak. Że stwierdziłam, że dobra, to ja sobie teraz płacę 20, jak gdyby nigdy nic. Niech sobie jedzie, niech się wleża, żeby jeden pas, a że w Stanach nie można wyprzedzać, to chłopak nie miał wyjścia. Jechał sobie za mną 20 i niech nie zadziera z Polką. W połowie drugi zrozumiał, o co mi chodzi. Już taki odwet mały. A jeszcze, żeby tego było mało, przy skręcaniu w swoją uliczkę tak stanęłam na drodze, że zablokowałam całą drogę, kiedy mógł sobie spokojnie przejechać. Nawet gdyby był ciężarówką i mógłby mnie wyminąć, to stanęłam tak, żeby nie mógł. I czekałam i przepuszczałam wszystkie auta z drugiej strony. I pan czekał, ale nie trąbił, bo chyba się zorientował, że to taka mała kara. Nie taka mała, bo w sumie... Nie zadzieraj z Darią krótko i na temat. Nie zadzieraj. Magda i Daria, mów wam jak jest. W sensie... Daria i Magda, golonko. Golonko. A, bo miałyśmy poruszyć jeszcze jeden temat odnośnie... Hawariowania. How are you, tak. Pytanie się, how are you? Tak, Halo się przemieścił. O, pięknie. How are you? Good, how are you? I'm good, fine, wszyscy, amazing. Wszyscy to są good. Jak ja już wcześniej mówiłam właśnie, że wszyscy są good. I to jest tak, że wstajesz rano, masz do dupy dzień, bo, to mówiłam, skończyła ci się pasta, zrobiła ci się dziura w skarpecie, pies ci naszczał na dywan, ale ty jesteś good, zawsze jesteś good. I ktokolwiek cię spyta, how are you, to ty jesteś good. Zwolnij się z pracy, żona cię zradziła, nie wiem. To nic, że rano jadąc samochodem, obrałeś się kawą, wsiadłaś upierdzielona i ktoś cię bierze, kiedy spyta, how are you? Good, how are you? Oczywiście, wszyscy tu są good. To nie ogólnie Amerykanom się podoba. Zadowoleni są z życia. Bardzo zadowoleni. Chociaż z jednej strony jest to spoko, bo jak spytasz Polaka, to tam u ciebie. How are you? No kur... Po prostu tak mi się dzisiaj dzień spier... Po prostu... Szef mnie wkurza od rana, wyzwania, coś tam chce, żona po prostu ma jakiegoś nieogara. Nie wiem, nie umie nawet obiadu gotować. Dzieciaki chodzą, wrzeszczą od rana. Nie ma spokoju, pip, możesz robić pip. Słońce świeci, nie wiem co to ma być, stopać słońce świeci, kto to widział, żeby stopać słońce świeciło? Wszystko jest takie Wszystko jest takie do dupy po prostu. Życie jest beznadziejne. A co u ciebie? I'm fine, thanks. I że Amerykanie by nie ogarnęli tego sposobu wyrażania how are you przez Polaków. No, byłoby dla nich szokiem. Byłoby. So, Magda, how are you today?
Co jest? Babiście. Czyli polski akcent mimo wszystko zostaje. Ale zostajemy przy good. Mamo, nie oglądaj tego.